Nie będziemy nagrywać unboxing paczki z Hebe. Moja mama tam coś zamówiła, więc nie mam bladego pojęcia, co tam będzie. Więc to też będzie trochę dla mnie niespodzianka. Wiem, że na pewno zamówiła tylko taki jeden podkład, bo jej się skończył. To wiem jedynie. A resztę to już nie wiem. Dobra, odpakowujemy. Na początku oczywiście rozcięłam nożyczkami. Spokojnie i bezpiecznie się bawię. Czemu? O kurde. O, okej. Okay. Chyba tutaj. Tutaj tak otworzyłam. Może się bardziej zrobić tak, poczekajcie. Kochani, statyw się popsuł, jakby oderwało się tam, gdzie trzymało się telefon i nie mogłam tego naprawić. Próbowałam, ale się nie dało, więc i tak nadal otwieramy. Dużo jest tutaj rzeczy, tylko po kolei, żebyście nie widzieli. Na początku mamy oczywiście ten podkład mojej mamy, to jest puder w podkładzie, jakoś tak można to nazwać. Mogę wam pokazać swatcha. Widzicie, to jest, w dotyku to jest takie miękkie, ale mokre. Zrobiłam już tutaj taką, no. Ale to jest mega fajne. Proszę, mama. Dziękuję, Angie. Dobra, następna rzecz. To jest lakier chyba do paznokci, taki z drobinkami różnymi. Takim. Ładnym. Oczywiście trzeba otworzyć, pewnie będzie śmierdzieć. Może spróbuję na kartce to pomalować. Żebym pomalowała. Dobra. Muszę sobie urwać. O fuj, już śmierdzi. Okej, urwałam sobie taki kawałek karteczki. Ej, to mega ładnie wygląda. Widzicie? Mega, ej. No mega ładnie. Ładnie wygląda. I ogólnie, żebyście sobie zobaczyli, jakbyście chcieli sobie kupić, to tak. To jest z jakiegoś Sesame Street. Okej. Okay. Mega polecam, bo na serio widać mega ładny kolor. To ma jakieś kolory drobinki, więc mega. Następna rzecz. O, to jest paletka z cieniami do powiek. Z rewolucją. Ja nie umiem tego czytać. Revolution? O, no, Revolution. Trzeba otworzyć. Czemu oni to tak mocno pakują, kurde? Jakby to były skarby jakieś. O, otworzyłam. O, dobra. To jest taka mniejsza trochę paletka. Ale ładna, na pewno, oby. O, wychodzi. Okej, opakowanie ma naprawdę piękne. Teraz w środku. Ej, to jest też mega taki vibe wakacji. Z palmami, nie wiem, czy widzicie. Mega. Swatcha zrobię na rękach. Tu mam nadzieję, że widzicie wszystkie. Ale na serio. Mega. Super. Mega. Jakby, jak... I tu jest nawet lusterko. Możecie na siebie popatrzeć. Jesteście mega ładni ogólnie. I tu mamy takie kolory. Pomarańczowe jest podobne trochę do Julii Żugaj. To jest mega. Mój favorite kolor. No. I ogólnie opakowanie jest mega ładne. Następna rzecz. To jest róż do policzków Czacza. To jest chyba tester, albo to jest po prostu karton. Ekologiczny, wiralowy. A jak to się otwiera? No jakoś się musi otwierać.
Chyba trzeba przeciąć tutaj tą. Więc przecinam sobie. Ej, mega. To jest takie z kartonu ekologiczne. Swatch. Ej, mega ładny kolor. To jest jeszcze takie w papierze, to jest mega takie słodkie. Ładne ogólnie. Ile to mama kosztowało? 20 zł. 20 zł za karton. Trochę dużo. Ale jest ładny. Ładny róż. Jest ok. To jest z marki... Taki... Nie wiem tego. Ekocera. O. No, Ekocera. Jest ok. Nie ma tragedii. Następna rzecz. To jest też z Revolution. To muszę przeczytać, co to jest. Bronzer. Ja akurat... To Marlena Sojka. Co? Marlena Sojka. Nie pisze? Oj, ja mama ją bardzo lubię. To nie pisze to? Nie, ale na jednym pisze na razie. No widzisz. To tak czytasz. Marlena Sojka. Z tego się bardziej cieszę niż nawet z jakichś kosmetyków Gen Z. Ja nie lubię Gen Z już. Ale nie obrażam ludzi, którzy lubią, bo rozumiem ich, bo kiedyś też lubiłam. O kurde. Poczekajcie, otwieram. Jak pytacie się, co to jest za hałas, to moja siostra dokuczająca mojemu kotowi. Jak zawsze. Po prostu super. O. To też jest Marlena Sojka. Tak. Marlena Sojka. Bronzer od Marleny Sojki. To jest mega. Zobaczmy. Ej, to wszystko jest taki vibe, wiecie. Kalifornia, no, Hollywood. O kurde. Dam to na ten. Tu widzicie może. O. Dam troszeczkę tylko. Ale opakowanie i tak już jest duży plus. Więc na serio. Chyba ostatnia rzecz. Tak. I to jest róż, chyba mi się wydaje. Nie. Czemu kupiłaś dwa bronzery? Bo się pomyliłam. A, to jest drugi taki sam bronzer. Po prostu. Więc to może być dla mojej siostry. No i to by było tyle. Pa! Buzi!